Was serdecznie. Po raz kolejny z Kazimierza Dolnego z przystanku Dobra. Przechodzimy do drugiego testu, do testu drugiego piwa. A tak a propos, przyszedł kolejny otwieracz dla Was na giveaway. Taki z rękojeścią miecza Jedi, a la miecz Jedi. Więc możecie teraz zostać prawdziwymi piwnymi Jedi. Holy shit. I właśnie nim będziemy otwierać piwo. Zgazowane. A w dzisiejszym odcinku przetestujemy piwo Out of Office, czyli Summer Ale z browaru Węgrzyce. Też jakaś nowość, nie próbowałem nigdy żadnego piwa z tego browaru. Ale widzimy, mamy tutaj takiego wilka na pomoście. Więc będzie letnio dosyć. Ekstrakt 10% alkohol 4. Out of Office to lekkie piwo pszeniczno-jęczmienne, piwo o wyraźnej goryczce chmielone na zimno, o cytrusowym zapachu, idealne na ciepłe słoneczne dni. Dbając o środowisko, nasz browar produkuje energię elektryczną, która w 100% zaspokaja jego potrzeby. Proszę bardzo. Co tutaj mamy w składzie? Zawiera słód jęczmienny i pszeniczny. Piwo jasne, niefiltrowane, niepasteryzowane, refermentowane w butelce. Tylko tyle tutaj możemy przeczytać. Nasze piwa powstają w całkowicie naturalny sposób. Są niefiltrowane, niepasteryzowane, refermentowane i leżakowane w butelce. Osad jest efektem powtórnej fermentacji. Dzięki tej historycznej metodzie piwo nie tylko zachowuje dłużej świeżość, ale zyskuje głębszy smak i nagazowanie. No cóż, skoro nie ma składu, to przelewamy. Piwo mamy już nalane. Barwa taka... Piwo jest dosyć mętne generalnie. Barwa taka słomkowa, złota. Piana średnio obfita, drobno i średnio pęcherzykowata. Zobaczymy co w zapachu. O panie, czuć Amerykę. Owocowo, egzotycznie. Takie bym powiedział, owoce typu ananas, mango, coś w tym stylu. Ale to trzeba się domyślać. Nie są to tutaj jakieś oczywiste takie zapachy. Czuć słodowość, czuć oczywiście chmiele. Słodowość jest na ostatnim miejscu, przykryta tym wszystkim. Dosyć ciekawie się zapowiada. Sprawdźmy smak. W smaku fajnie lekko. Gładko. Czuć słodowość już tutaj. Czuć też chmiele. Jest leciutka, leciutka taka goryczka, która zostaje na końcu języka, jak już połkniecie to piwo. Czuć troszkę owoców tropikalnych, ale to tak słabiutko dosyć. Goryczka też nie jest jakaś wybitna, no ale w końcu Summer Ale, więc może tak być, piwo bardzo sesyjne. Powiem szczerze, że jak na Summer Ale, całkiem spoko. Piwo godne polecenia, jestem ciekawy reszty piw z browaru Węgrzyce. A tymczasem żegnam się z Wami, to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia.